Stworzycielu duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan, i najwyższego Boga dar, Tyś namaszczenie naszych dusz, zdrój żywy miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Ojca masz, przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i w otłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz, niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, i Ciebie jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Ewangelii według świętego Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię wam, że ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Drugi owoc Ducha Świętego w tym Pawłowym spisie to radość. I Ewangelia mówi nam o radości. Proście, otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Więc z czego ma wypływać radość? Co jest powodem radości? To, że otrzymam to, co proszę. Tak jak dziecko. Jak prosi rodzica, kup mi zabawkę, kup mi lody, no i dostaje i ma wtedy radochę, nie z tej ziemi. A kiedy otrzymam tę radość od Boga? Kiedy otrzymam to, o co proszę? Gdy będę prosił w imię Jezusa. O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. I powstaje pierwsze pytanie. Co mi daje tak naprawdę radość? To, że mam 100 zł i mogę sobie za to kupić cokolwiek? Czy to, że mam przyjaciół, z którymi mogę posiedzieć? Bo może być tak, że mogę mieć 100 zł i naprawdę mogę kupić wiele, ale co z tego, jak nie mam z kim tej radości podzielić? A może być tak, że mam wielu przyjaciół, siedzę z nimi, może przy paluszkach, ale rozmawiam, buduję się, słuchamy nawzajem o sobie. Pytanie jest takie, co mnie bardziej cieszy? Rzecz czy osoba?
Proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. W imię moje. Radość mi da rzecz czy osoba. I teraz to pytanie, które jest postawione, Jezus jakby wyjaśnia w tym zdaniu: proście o cokolwiek Boga, a dostaniecie w imię moje. Cieszy mnie to, że dostanę od Boga cokolwiek, czy to, że znam Boga po imieniu? Cieszy mnie to, że coś dostanę od Niego, czy to, że znam Go po imieniu? Będę się cieszyć z darów, prezentów, czy z tego faktu, że Jezus jest moim przyjacielem? W 15 rozdziale Ewangelii Jana słyszymy takie słowa: to wam powiedziałem, aby radość w was była i aby radość wasza była pełna. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Czy daje nam pełną radość to, że znam Boga po imieniu? Czy to, że Bóg jest moim przyjacielem, to znaczy jest przy mnie blisko? To, że ja mogę się do Boga zwracać po imieniu, per ty. Czy to mi daje radość znać Boga po imieniu? Cieszymy się, gdy ktoś nas rozpoznaje po imieniu. Ile radości by było, gdybyśmy byli na placu Świętego Piotra i papież Franciszek by jechał i mówił: o, Karol, witaj, pozdrawiam cię. Jaka radość, ojejku, poznał mnie po imieniu. A jaka radość by była dla mnie, gdyby papież do mnie powiedział: to mów mi Jorge. Mówię, ja znam papieża po imieniu. Idę na Watykan i mówię: ja, Karol, ja to jestem ja, przyjaciel papieża. My się znamy po imieniu. To jest radość znać kogoś po imieniu, bardziej niż, nie wiem, dostać różaniec od papieża. Papież mnie zna, ja znam papieża. Jesteśmy w takiej zażyłości. Tak Bóg zna nas po imieniu, ale też Bóg chce, żebyśmy do Niego zwracali się po imieniu. W imię moje. Idziesz przez życie i mówisz: znam Jezusa. Jezus to mój przyjaciel. Jesteśmy tak blisko siebie. Idziesz i jesteśmy na ty z Jezusem. Tak jesteśmy blisko. Walczysz z grzechem i mówisz: znam Jezusa. Znam Jezusa. On: uważaj, diable, bo Jezus jest tak blisko mnie, ja jestem tak blisko Jezusa. To jest taki moment. Diabeł: ojej, on to jest przyjaciel Jezusa. Nie, nie, to my musimy uważać. Jeden telefon do Jezusa i diabeł jest pokonany. Znam Jezusa po imieniu. Demony ustępują. On zna się z Jezusem. Ma plecy. Kiedyś przeczytałem takie piękne zdanie: nie mów Bogu, że masz wielkie problemy. Powiedz problemom, że masz wielkiego Boga. Powiedz problemom, że z Bogiem jesteś na ty. Rozpoznaj imię Boga w tych problemach. Jakby przyłóż imię Boga do sytuacji, w których się znajdujesz. Nie? Przyłóż to imię Boga. Jahwe zbawia. Jahwe jest nauczycielem. Bóg leczy, Bóg uzdrawia, Bóg jest wszystkim, Bóg jest wieczny, Bóg jest miłością, Bóg jest miłosierdziem. Przyłóż to imię Boga do swojego życia. Popatrz na swoje życie w perspektywie imienia Boga, że On jest tak blisko. Patrzeć na swoje życie i rozpoznawać Jezusa, Jego imię. Patrzysz na rodziców, współmałżonka, przełożonego, kolegów, świat i widzisz Jezusa. Jakby całą rzeczywistość interpretować w imię Boga. Rozpoznaję Jego imię, że Jahwe mnie zbawia. Widzieć zbawienie, nadzieję, moc. I to jest też ten moment, że ja przyznaję się do Jezusa. Ja przyznaję się do Niego. Po prostu idę przez świat i się chwalę. Znam Boga. To jest prawdziwa radość, prawdziwa wolność z tego, że mam dary. Nie ile dostałem od Boga, tylko że chwalę się tym. Znam Jezusa, On jest tak blisko mnie, aż chwalę się tym, że On chce być ze mną przyjacielem i zapraszam innych. Zapoznać się z Nim? Mam do Niego dojście. W imię moje, aby radość wasza była pełna. Więc co mi daje radość, że dostanę od Jezusa to i tamto, czy to, że jest moim przyjacielem, że znamy się po imieniu, że mamy taką zażyłą relację? Radują mnie rzeczy czy osoby? Bóg oczywiście jest w stanie dać nam wszystko, cokolwiek Go poprosimy. To dla Niego nie problem, jak jest tylko dla nas dobre i potrzebne do naszego zbawienia, służy naszemu dobru. Ale pytanie jest takie: czy Bogu nie chodzi o coś więcej? Czy Bóg nie miał nadziei, że to odkryjemy? Że ważniejsze będzie dla nas to w imię moje?
Czy Bóg nie miał takiej nadziei, takiego pragnienia, że my, jak poznamy Jego imię, jak poznamy się z Nim tak osobowo, personalnie, tak za żyle, to że my po prostu będziemy chcieli z Nim być i nic więcej. Nie będziemy chcieli od Niego cokolwiek wielkiego, po prostu ucieszy nas ta relacja z Nim. To będzie nasza największa radość, którą będziemy roznosić wokół siebie. Duch Święty, który daje radość i to pełnię radości, to jest Duch Święty, który objawia nam osobowo Jezusa, daje nam tę zażyłą, bliską relację z Nim. Jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Jego przyjaciółmi. Chcemy trwać w Duchu Świętym przy Jezusie, a wtedy nasza radość będzie jak największa. Duchu Święty, prosimy Cię o taką relację do Jezusa. Panie Jezu Chryste, podczas ostatniej wieczerzy obiecałeś apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twojego bliskiego odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy. Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim. Zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały ciałem i krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy: Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Jezu Chryste, wiekuisty pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Udziel nam mocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.